trzech przyjaciół Jan Bytnar, Aleksy Dawidowski i Tadeusz Zawadzki kończą prestiżowe warszawskie liceum imienia Batorego zdali maturę przed nimi studia realizacja życiowych planów są wakacje 1939 roku przyjaciele z upodobaniem oddają się górskim wędrówkom wszyscy należą do 23 warszawskiej drużyny harcerskiej jesienią wybucha wojna ani jeden z nich nie ma wątpliwości, gdzie jest ich miejsce i jakie mają obowiązki. W okupowanej przez Niemców w Warszawie prowadzą walkę konspiracyjną w ramach małego sabotażu, potem walczą w grupach szturmowych. Przyjmują pseudonimy Zośka, Tadeusz Zawacki, Rudy, Jan Bytnar, Alek, Aleksy Dawidowski. Powieść jest wstrząsającym dokumentem poświęcenia, oddania i patriotyzmu młodych Polaków. Rudy, Alek i Zośka oraz wielu ich przyjaciół ginie w obronie niepodległej Polski. Oddają życie ofiarnie i bez protestów, nie mają wątpliwości, że trzeba walczyć. Stanowią wzór wzajemnego oddania i przyjaźni, organizują akcje pod arsenałem, by odbić Rudego z rąk Gestapo, a on sam, mimo nieludzkich tortur, nie wydaje nazwisk kolegów. Trzej główni bohaterowie książki giną. Rudy, zamęczony przez Gestapo, umiera niemal na rękach swoich kolegów, którzy odbili go w akcji pod arsenałem. Alek, ranny w czasie tej akcji, umiera prawie jednocześnie z Rudym. Od tego czasu Zośka nie może sobie znaleźć miejsca. Pisze pamiętnik, bliscy mają nadzieję, że uda mu się przeboleć śmierć przyjaciół, jednak i on ginie, jako jedyny w akcji pod sieczychami. Prawdopodobnie postanowił dołączyć do swoich przyjaciół. Kamienie na szaniec to hołd oddany trzem głównym bohaterom utworu, którzy, jak pisze w przedmowie autor, w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, którzy potrafili wcielić w życie dwa wspaniałe ideały braterstwo i służbę. Dzięki subskrypcji naszego kanału będziesz mógł być na bieżąco z najnowszymi publikacjami oraz dołączyć do społeczności miłośników literatury. Zachęcam Cię, abyś do nas dołączył. I przekonał się sam, jak fascynujące i inspirujące może być poznawanie różnych dzieł literackich.